Radio Concita, proszę pani. Radio Maria nudzi. Cały dzień przynudza. Radio Mary. Przynudza. Radio Maria przynudza. Polska była pod zaborami, to było jak na wojnie, wszystko zabierali. A teraz jak na nich podzielą, to nie zabierają, też kręcą. Stop z migracją, słyszałaś co mówią. Stop z migracją, stop z bankami. Zapomniał o niezłomnym i bohaterskim kapłanie.
lat jesteśmy w niewoli, to jednak gorąco wierzę, że odzyskamy utraconą wolność, opowiadał dalej pan Wyszyński. A co z dziadem Piotrem? Zapytał Stefek. Twój dziadek stawał w obronie kościoła i dlatego został przez władze zaborcze wypędzony z Podlasia i nie wolno mu było wrócić w rodzinne strony. Zamieszkał nad Liwcem, w okolicy Łochowa, na terenie parafii Kamieńczyk. Tam właśnie ja się urodziłem. Pan Stanisław przerwał i zamyślił się. Sąsiedzi, którzy przysłuchiwali się całej rozmowie, też milczeli. Nie uszli jednak daleko, gdy nieopodal drugi zauważyli zarysy krzyża. Podeszli do niego i jeden z gospodarzy rzekł: tutaj leży jeden z wielu dzielnych młodzieńców, którzy bronili naszej ojczyzny podczas powstania styczniowego. To był kolega mojego dziadka. Mieli wtedy po 17 lat. Ten krzyż postawił mój dziadek. Wszyscy zdjęli czapki, przyklęknęli i pomodlili się za duszę powstańca. Krzyż nadgryziony zębem czasu i obrośniętym mchem chylił się na lewą stronę. Pan Stanisław z sąsiadami wyciągnęli ostrożnie z ziemi stary krzyż, położyli go delikatnie na ziemi i postanowili, że przeniosą go na cmentarz, a w jego miejsce postawią nowy. Mieli już przygotowane drewniane listwy. Trzeba było tylko je zbić i do gotowego krzyża przybić tabliczkę z napisem. Stefek pomagał dorosłym, podawał gwoździe, przytrzymywał tabliczkę, ubijał ziemię przy wkopanym krzyżu. W świetle księżyca można było odczytać na tabliczce imię i nazwisko poległego powstańca i napis: bohaterom, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny w styczniu 1863 roku, do końca wierni ideałom. Jeden z sąsiadów, starszy nieco od taty Stefka, zaczął płakać. Próbował powstrzymać łzy, ale wzruszenie było silniejsze od niego. Ojciec pochylił się i szepnął synowi do ucha: tu leży pochowany tata tego pana. Nigdy nie widział swojego ojca, który zginął w powstaniu styczniowym, gdy on był jeszcze pod sercem mamy. Stefek poczuł, że jego ogarnia wielkie wzruszenie. Wyobraził sobie, jakby to było, gdyby jego tatuś zginął. Po krótkiej modlitwie przeszli do kolejnej mogiły i do kolejnej. Po obejściu wszystkich znanych im grobów udali się w powrotną drogę. W drodze odmawiali różaniec w intencji poległych powstańców. Następnego dnia siostry wstały wcześniej i cierpliwie czekały, aż obudzi się ich brat. Bardzo ciekawe, jak było wczoraj w lesie. Ale Stefek niewiele im powiedział, gdyż uznał, że to męska sprawa. One niech się dalej zajmują lalkami.
Migracją państwa zobaczą. Stop z migrantami. Stop z bankami. Co na lichwę biorą. Nie można Polski okradać, bo to jest lichwa. Jeszcze windykacje, te strachy. Rosja w tym kontekście jest bardzo istotnym graczem, wszystkim dlatego, że na różne sposoby ekonomiczne, polityczne, a nawet i społeczne jest w stanie, że tak powiem, przede wszystkim doprowadzić do tego, bo to, czy one pomiędzy sobie są związane, to jest kwestią dobożenną, proszę zwrócić uwagę. Nie są związane z Unią Europejską, czy zdrowie. Bardzo proszę, rozpocznij. Jako taki element zastępujący perspektywę jedyną, która zostaje w innym przypadku na stole. No i to jest przykłady chociażby właśnie Hercegowiny, gdzie mamy Miloradaki, Dodika i tą perspektywę referendum i niepodległości, za które też Stany Zjednoczone nałożyły na niego sankcje. Za tę perspektywę. No i nawet zapłać również spokojnie dla ciebie nocy życzę. Jakby nie rezygnuje z narracji, bardzo jednoznacznie, co więcej, na różne sposoby symbolika zaadaptowana przez na Rosję mechanizmy, które były widoczne w kontekście destabilizacji na Ukrainie, też pojawiają się na Bałkanach. Czy to będzie w Bośni, czy to będzie w Macedonii. Ktoś się złączył pewnie odwagi, te elementy są tyle niebezpieczne, że zdarzają pewną sieć. Wieczorną, która w razie decyzji może zostać
uruchomiona i to będzie potwierdzenie. Na wieki wieków, kto jest z nami? Węgierskiego ministra. Jagoda. Jagoda. Jagoda, ty do nas telefonujesz z jakiej okolicy? Gniezna, proszę bardzo. I tobie jak dzisiejszy dzień mija? Natomiast jak dzisiejszy dzień tobie mija? Zbliżającego się szczytu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę. Wypoczęłaś? Już to w przyszłym tygodniu. No to ładnie. I w jakich intencjach chciałbyś się wraz z nami połączyć? Za mamę, za pracę, za całą moją rodzinę i za pokój na świecie. Czy też mających rozmaite interesy. O co chcesz modlić się dla swoich rodziców? Przedstawiciel Kosowa, który tam będzie na spotkaniu obecny. No rzeczywiście, są dwa bardzo ważne wątki. Też tak, Ostrowie. Bardzo proszę, rozpocznij. Ten szczyt się uda. Zdrowaś Maria, łaski Pana, Pan z Tobą błogosławiony, jest tam i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami dzięki Jego osobistym wysiłkom ten szczyt rzeczywiście po pierwsze. Dziękujemy również za Twoją modlitwę. Powiedz, ty już idziesz spać, czy jeszcze jakieś plany? Jeszcze teraz uczę się historii. Bardzo proszę, czyżby to jakiś sprawdzian? Pragmatycznych rozmów z osobami. Bardzo dobrze, czyli wcześniej trzeba tak rozpocząć, aby wiedza się ugruntowała. Gratulujemy i też Świata Ducha Świętego życzymy. Dziękuję. Z Panem Bogiem. I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Cześć Boże. Cześć Boże, kto jest z nami? Faustynka i Tosia. I Tosia, która z dziewczyny jest starsza. Faustyna, tak? A ile masz lat? W takim stanie nie można śpić bez przerwy. Proszę bardzo. A Tosia? Otóż nie. No właśnie, ale pięć. Równe pięć, tak? Organizmy, które są bez półki. No dobrze. A dziewczyny, w jakiej intencji chciałbym się połączyć? Ale za mamę, za trojaki, za dzieciszko, za mamę, za babkę, za dziadka i za drugą to wszystkie jeszcze jedną babkę. Unia Europejska podchodzi bardzo poważnie do kwestii Bałkanów Zachodnich, że po tej, można powiedzieć, takiej omyłkowej, zbyt górnolotnej deklaracji, że nic nie proszę będzie, bardzo, że tak rozszerzenia głośnie nawet jednomyślnie wypowiadać intencje. A na przykład dziewczyny dla babci. Dyskusji, o co się chce ci pomodlić? Uświadomienie sobie błędów w tym kontekście. Natomiast problem też intencja, prawda? Bo pomyślałem, że zdrowie. O, Boże błogosławieństwo. Bardzo proszę, rozpocznijcie modlitwę. Ojciec mały jak palec, ojciec mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, zejdowego petuszka, ale proszę Panie, zejdowego petuszka. Wewnętrzne, nieprawdopodobnie... No, proszę bardzo. Jaka tutaj modlitwa? Weźmie Pan modlitwa. A Pan Jezus jest w Waszych serduszkach? No, jak jesteśmy grzeczni, to jest jak nie, to chyba też jest, ale trochę zabłąkany. No proszę, Faustynko, myślę, że Pan jest w Waszych serduszkach, faktycznie, gdy może tam troszeczkę, tak, prawda, jeśli się zachowujemy, to tak, może potem niewygodnie, ale myślę, że jak najmniej jest takich właśnie chwil i tego też życzę, żeby jak najmniej było takich momentów, że Pan Jezus się bardzo dobrze w Waszych serduszkach czuł, tego serca życzę. A Wy co, już po kolacji? Reklama. Tak. Każdy i co teraz? Każda chwila. Jaki plan przed Wami? Idziecie już spać? Tak. No to bardzo dobrze. To co? To życzę Wam dobrej nocy i Wam, i wszystkim dzieciom, które wraz z nami teraz są, wszystkim dla mnie słuchaczom, na ten wieczór, na nadchodzącą noc, serca błogosławię. Nie Was błogosławię wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zapłać za wspólną modlitwę wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom, których serdecznie pozdrawiamy.
dla informacji w miarę. Jutro wiceszef Komisji Europejskiej ma przedstawić efekty dialogu z polskim rządem. Spór o praworządność pojawi się na spotkaniu ministrów do spraw europejskich 28 państw. Z obozu Prawa i Sprawiedliwości wychodzą głosy, że porozumienie to już tylko kwestia czasu. Tutaj Komisja Europejska nie tyle negocjuje z polskim rządem kształt reformy wymiaru sprawiedliwości, co chce być arbitrem, który ocenia. Nie godzimy się na to, żeby Komisja pisała nam te reformy. Uważamy, że one są zgodne z prawem, standardami europejskimi. Dobrą wolę rząd pokazał poprzez zmiany w wieku emerytalnym i skardy nadzwyczajnej. Jutro reformy nie może ulec jednak zmianie, jak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Pewien margines tej zmiany, czy też woli politycznej, no on jest duży, bowiem już to jest to, co zaprezentowaliśmy, to jest to, co możemy zaprezentować. Do jutra, według wcześniejszych zapowiedzi Fransa Timmermansa, porozumienie z Polską powinno zostać wypracowane. A ja dostrzegam silną wolę po stronie polskiego rządu, aby znaleźć rozwiązanie. Ta sama silna wola istnieje po stronie Komisji Europejskiej. Proszę bardzo, to wypowiedź wiceszefa Komisji Europejskiej z kwietnia bieżącego roku. Jutro usłyszymy konkrety, które Frans Timmermans przedstawi na spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Komisja Europejska mocno zgłosiła stanowisko, no bardzo zrealizowała, czy zgodnie kadrek swoje żądanie wobec Polski. Przekonuje profesor Marek Szydło i dodaje, że dziś Komisja Europejska musi szukać w Polsce partnera, dlatego kompromis będzie z korzyścią dla obu stron. Polska może być potrzebna i partnerem musimy takie plany odpowiedzialne przekazywać. A chodzi między innymi o politykę handlową USA wobec Unii Europejskiej czy porozumienie nuklearne z Iranem. Pojawiały się też jednak głosy, że wejście w grę narzuconą przez Komisję Europejską wcale nie było potrzebne. Komisja Europejska niewątpliwie przeciągając te negocjacje idzie na rękę opozycji, a także Donaldowi Tuskowi. Powodzenie profesora Mirosława Piotrowskiego bez woli Donalda Tuska Komisja Europejska nie sięgnęłaby po artykuł 7. Niektórzy idą dalej twierdząc, że to właśnie przewodniczący Rady Europejskiej stoi za decyzją uruchomienia w ogóle tej procedury. Więcej będziemy wiedzieć jutro, jednak z obozu większości parlamentarnej już teraz dobiegają głosy, że porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. Polskiej delegacji na spotkanie ministrów do spraw europejskich przewodniczył będzie wiceszef MSZ Konrad Szymański. Marsz Wolności miał pokazać siłę zjednoczonej opozycji, choć liderzy PO i Nowoczesnej mówili o wyborczej wygranej, to batalia o Polskę rozegra się nie na ulicy, przy urnach wyborczych. Demonstracja potwierdza, że w Polsce wolność jest, zgodnie podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj opozycja manifestowała swoją jedność na ulicach Warszawy. Dziś hasło o zjednoczonej opozycji wybrzmiało także na antenie Telewizji Polskiej. Ale tak jak mówię, że pewnie mnie zagłosowała, ale to jest moja opinia, bo zobaczymy, że ma taki głos. Jego nazwisko figurowało w zeznaniu na spisie osób podejrzanych o radykalizację poglądu dżihadu, jak i w archiwach antyterrorystycznych zawierających dane osób potencjalnie zagrażających państwu francuskiemu. Sprawca, 20-letni mężczyzna, nigdy nie karany. I doniesienia, jakie nagłośnił Radio Szczecin. Wtedy Piotr Misiło, Andrzej Chylicki i Adam Strusik opuścili studio Telewizji Polskiej. Radio Szczecin twierdzi, że w apartamencie posła PO Stanisława Gawłowskiego działała agencja towarzyska. Eksperci podkreślają, że władze rosyjskie w obawach przed zamachami wielu mieszkańców tego regionu zmuszają do opuszczenia Rosji. Paryż Marek Grzeziński, Polskie Radio. Zjednoczona opozycja, może zjednoczeni w oskarżeniu nie stworzone rzeczy Prawa i Sprawiedliwości, zjednoczeniu w nieodnoszeniu się do skandali związanych z ich dzisiaj mieliśmy tego przykład. To już odpowiedź Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Cel opozycji jest jasny, zadać PiS-owi mata w czterech rukach, o czym wczoraj przekonywali liderzy Nowoczesnej i PO. Wasz koniec jest bliski i musicie przegrać.
Zwróćcie na was, normalna, uśmiechnięta, obywatelska Polska! Nie ulica, a oferta programowa zdecyduje o tym, kto wygra najbliższe wybory, mówi politolog Andrzej Skiba. Obecnie opozycja ma problem, żeby znaleźć wspólny mianownik, który byłby atrakcyjny dla jej wyborców. Jedynym takim mianownikiem obecnie używanym jest tak zwana działalność w trakcie marszu wolności haseł wymierzonych w Prawo i Sprawiedliwości nie brakowało do słowa aktora Daniela Olbrychskiego. Andrzejem Przyłębskim rozmawiał nasz berliński korespondent Waldemar Maszewski. Panie ambasadorze, pełni pan obecną funkcję w Berlinie od 2016 roku. Jak pan ocenia tę uchwałę? Jaki jest bilans pana pracy w tym pierwszym okresie? Myślę, że można już troszkę rozmawiać w tej sprawie przewidywanego alternatywa dla Polski. Myślę, że bilans jest pozytywny, ale oczywiście praca nie jest łatwa. Przyjechałem tu z jedyną drogą i tego, to, aby zmienić tłumaczenia tego, jest zmiana co się w Polsce dzieje, lata, tylko rzeczywiście konstruktywna zmiana sposobu zawierania władzy. Marsz wolności udowodnił, że w Polsce wolność jest, tłumaczyła, bo nigdy nie próbował rozpędzać demonstracji za pomocą małych czołgów. W zależności od tego, do jakich umysłów to było kierowane, ale mam wrażenie, że jest dość wyraźny postęp. Tylko widać troszkę w polityce niemieckiej. Ostatnio zmieniły się bardzo mocno jej akcenty. Także chyba w związku z propozycjami prezydenta Macrona. Niemcy uznali, że jeśli Europa ma być globalnym graczem globalnym, to tylko jako całość. A to znaczy wszystkie idee Europy dwóch prędkości, wykluczania jakichś krajów, osłabiania Europy. I Niemcy robią wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby nastąpił jakiś kompromis z niektórymi i zdaniem celu pomysłami Macrona i dlatego potrzebują Polski. I dlatego te dwie wizyty ministerstwa zagranicznych, zaraz po przyjściu Konasa, potem pani kanclerz. To jest taki sygnał, że Polska jako taka nie wiem, reprezentant tych nowych krajów unijnych będzie Niemcom potrzebna i jakieś rozmowy są niezbędne. Co udało się w tym czasie pozytywnie załatwić? Czy wszystko poszło po pana myśli? Jak wyglądała współpraca wszystkich placówek dyplomatycznych z późniejszą Polonią? Wiele rzeczy okazało się trudniejszych. Mówiłem przed chwilą o tych sprawach politycznych, które dyktowały mnie od roku. Zakładałem, że to trwa tyle, ile trwa i być może jeszcze to trwa do końca mojej kadencji. Natomiast dwa pozostałe punkty, o których mówiłem, to przyjęcie towarzystwa Polonii, jednoczenia Polonii, kwestia budowy ambasady na kontynent Niemczech w prestiżowym miejscu, w którym Polonię postrzegano mnie w Warszawie, że te trudniejsze orzeczy do 5 maja, w poniedziałek prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach powołał komisję wyjaśniającą okoliczności wypadku. Jej skład weszli główni naukowcy, przedstawiciele nadzoru górniczego. Swoje postępowanie prowadzi także Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Działania podjęła również prokuratura. Śledczy wyjaśnił, czy mogło dojść do nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Również mieszkańcy, obywatele Niemiec i zaczynam powolutku jakby właśnie mam już tę wiedzę, wspieram bohatera, głównie te organizacje, które służą podtrzymaniu lotnictwa polskiego, jako chyba jest już powoli dostrzegane, także przez przeciwników takiego podejścia, bo do tej pory panowało takie podejście przeciwników poprzedników, że wszystko jest równe, również tacy, którzy się od Polski dystansują, czy Polskę krytykują, czy uważają polskość za jakieś brzemię, prawda, są również Polonią. I też otrzymywali środki na jakieś działalność, która z Polonią i z Polską kulturą miała niewiele wspólnego. A powolutku to postujemy i mi się wydaje, że w Berlinie i w Niemczech ta moja linia już jest dostrzegana. Panie ambasadorze, co z nową książką ambasada? Jakie są jej losy dzisiaj? Czy to postać, która miała być zamówiona, jeżeli państwo przejrzycie, państwo was zrozumie, ale Polska powinna przejrzeć to, czym w życiu kierował się i to odpierdzi, to zrozumiecie, że on chciał innej Polski. Polski opartej o dewizę Wojska Polskiego, uchodzą ojczyzna, mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jeżeli kto odpierdziłem jako członek tej komisji, okazało się, że firmy, które się zgłosiły, że mają o 50% większej ceny niż była przewidziana przez architekt. W związku z tym ten projekt najpierw zawieszono, potem zamieniono na projekt
w partnerstwie prywatno-publicznym, tak zwanym PPP. To się okazało nie do realizacji w związku z tym, że mamy tutaj dwa różne kraje z tymi przepisami i powrócono do wyjściowego projektu, więc mamy jakieś półtorocznie opóźnienie w związku z tym. Wskazywał profesor Wiesław Wysocki, widząc Mielski łączył ludzi ponad podziałami politycznymi, przypomniał profesor Piotr Mielski. Czego najbardziej symbolicznym przykładem było zaangażowanie jednego działającej wewnątrz Auschwitz konspiracji, zarówno przedwojennego socjalisty Stanisława Mikuła, jak i przywódcę oraz młodzieży Wszechpolski Jana Mazurka. To właśnie jedność jest tym, czego potrzebuje Polska, podczas niemalutko do Mieleckiego w 117. rocznicy urodzin Mistrza, upamiętnienia bohatera, chce także polskie państwo w Ostrowie powstanie Muzeum Rodziny. Ona troszeczkę zmienił swój charakter, bo się okazało, że w pierwotnym projekcie, dziś przeżywamy uroczystość w dniu wstąpienia pańskiego i zachęca nas ona, byśmy wznieśli spojrzenie ku niebu, aby natychmiast wychodzić jego ziemię, wypełniając zadania powierzone nam przez zmartwychwstałego Pana. Mówił ojciec święty Franciszek, papież spotkał się z wiernymi na wspólnej modlitwie w Ace. Poza ambasadą i konsulatem wydarzenie w dniu wstąpienia, jak wskazał ojciec święty, następuje bezpośrednio w Polsce, jaką Chrystus powierzał uczniom Jezusowi. Poczcie na cały świat również w Anglii wszelkiemu stworzeniu. Ten Boży plan może zostać zrealizowany jedynie dzięki mocy, jaką sam udziela apostołom, dodał Franciszek. Dla misjoni, a misja powierzona przez Jezusa apostołom trwała przez wieki i trwa także i dzisiaj. Wymaga współpracy nas wszystkich. Każdy mówi na mocy otrzymanego chrztu jest uprawniony ze swojej strony do ogłoszenia Ewangelii. Wystąpienie Pańskie rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by go spotkać, aby mu służyć i świadczyć o nim innym. Mówił papież Franciszek, ten jest, chodzi o to, aby być mężczyznami i kobietami w niebo wstąpienia, czyli poszukiwaczami Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi. Na tej drodze spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy noszą w swoim ciele wiele, pokażające doświadczenie starych i nowych modlitwstwa. Ojciec Święty modlił się wraz z wiernymi o to, by na świecie zakończyła się przemoc nienawiści, żeby te działka sprzedać i poszukać gdzieś innej jakiejś działki. Ja to zablokowałam, powiem. Dziś w kościele obchodzimy także święto Matki Bożej Fatimskiej i tych, którzy nawiedzili w ciągu dnia sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji, świętego Jana Pawła II, otrzymali odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Święty papież Polak przez całe swe życie podkreślał, że to dzięki jej opiece przeżył zamach z 13 maja 1981 roku powierzony w jego osobę. 13 maja 1917 roku Fatima. Trójka pastuszków, Furcja, Franciszek i Hiacynta zajmuje się wypasaniem owiec na łące w pobliżu miasta. Nagle widzą błysk światła, a następnie piękną panią w bieli otoczoną jasnym blaskiem. Tak wyglądało pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie. Objawiała się 6 razy. 6 razy dzieciom. I prosiła. Prosiła. Modlitwa. I mi się wydaje, że ten pomysł właśnie ustanowienia poza ambasadą tych trzech te dzieci cierpienia swoje, to było pierwsze dziecko miało 6 czy 7 lat, drugie 9, trzecie 10. I one zrozumiały to za grzech i odwrócenie. Co to znaczy odwrócenie się od tego słowa, od tego grzechu? Mówił w homilii w czasie uroczystej Eucharystii założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Ze względu na przypadające dziś święto Matki Bożej Fatimskiej, każdy pielgrzym, który nawiedził sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, mógł uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. To jest dzień wyjątkowy tu w naszym sanktuarium, bo to jest kolejny dzień, kiedy możemy uzyskać odpust zupełny pod zwyczajnymi warunkami. Dzisiaj bardzo pierwszym, kto nas przebywa, metafon uzyskał pustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. Wielu pielgrzymów przybyło dziś do tego miejsca, by powierzyć Matce Bożej Fatimskiej swoje osobiste intencje. Lekcje historii, czy wizje Polski pokazywać.
Żeby jakość Polski zapanowała, żeby w ogóle miłość i walka zwyciężyła u nas w ojczyźnie, żeby była miłość i zgoda. Modlimy się najczęściej o wszelkie łaski Boże, żeby była pomocna przy wszelkich prośbach, a w szczególności o zdrowie dla naszych najbliższych się modlimy. Matka Boża to jest król Polski i ja jako obywatel tego kraju czuję, że to jest także moja matka, więc muszę oddać jej cześć i podjąć opieki się oddać po prostu. Bo Matka Boża Fatimska chroni i roztacza swoją opiekę nad każdym z nas. Przekonał się o tym najbardziej Ojciec Święty Jan Paweł II. To właśnie 13 maja 1981 roku turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca postrzelił papieża podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie. Wiele osób dobrze pamięta ten dzień. Ja byłam wówczas na nabożeństwie majowym, właśnie na koniec nabożeństwa ksiądz uznajmił, po prostu przekazał tą informację, gdzie wszyscy wpadli w płaszcz, pozostaliśmy, głęboko się modliliśmy. No wiedziałam, że po prostu telewizji, no to wyszło. Usiadłam przed telewizorem na kanapie i się poryczałam. Przeżyłam z nim takiego dobrego pasterza ojca naszego, była w sanatorium akurat i wchodząc do kościoła, na pojemne nabożeństwo, który oczekuje od niej na przykład marszałek Senatu, prawda, w swoim liście tutaj część Kula zamachowca miała uśmiercić Ojca Świętego. Raniła go jednak w brzuch, łokieć i palec, przechodząc o kilka milimetrów od tętnicy głównej. Papież przez całe swe życie przypisywał ten ratunek wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej. Ze względu na przypadające dziś święto w Zakopanem odbyło się uroczyste ogłoszenie sanktuarium na Krzeptówkach, w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej. Centralnym punktem była msza święta sprawowana pod przewodnictwem metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Pasnice po doznaniu świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława biskupa na Skawce odbyły się główne uroczystości ku czci świętego Stanisława biskupa i męczennika. Uroczystości rozpoczęła procesja z relikwiami świętego z katedry na Wawelu do bazyliki ojców Paulinów. Przewodniczył ksiądz-kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, a hominię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gorlecki, metropolita poznański. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polskich rozważył znaczenie demokracji w kontekście katolickiej nauki społecznej. Zasadniczą przyczyną pochwały demokracji jest relatywnie szerokie uczestnictwo obywateli w decyzjach politycznych. To uczestnictwo ma przede wszystkim wymiar pozytywny. Jest bowiem wyrazem uznania osobowej godności każdego człowieka oraz wiary, że obu obywateli najlepiej zatroszczy się o dobro wspólne. System demokratyczny, choć nie wyklucza całkowicie tworzenia się oligarchii, skutecznie utrudnia alienację elit politycznych, wiadomo ksiądz arcybiskup. Prawdziwa demokracja możliwa istnieje w państwie prawa w oparciu o to, że Bóg został stworzony przez Boga i jest od niego zależny, mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podstawowy błąd ideologii marksistowskiej oraz jej dzisiejszej połowy polega właśnie na odrzuceniu więzi człowieka z Bogiem. Stąd bierze się błędne pojęcie odkupienia, które postrzega się jako wyzwolenie od wszelkich zależności. Tymczasem jedyną drogą, która prowadzi do wyzwolenia, jest pełna miłości i więzi człowieka z dzisiejsze uroczystości przypominają szczególnie niezłego charakteru. Przypadają w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, mówił metropolita krakowski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Za przyczyną świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, głównego obok najświętszej Marii Panny i świętego Wojciecha, patrona Polski, pragnięci się podczas tej świętej Eucharystii sprawowanej na krakowskiej skałce, żeby zrobić zbiorczy pomnik dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, co jest osobliwym
biskup Grzywczy, Maciusiek Szczepanowie, około roku 1030 był biskupem krakowskim. Musiał być męczeńską przez rozczłonkowanie, skazany przez króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał nadużycia, święty Stanisław obok świętego Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest pierwszorzędnym patronem Polski. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostania z nami. Z Panem Bogiem. Oczywiście pan powiedział słusznie, że to jest niemiecka inicjatywa, ale to jest, będę nieskromny, to jest reakcja na moje wystąpienia podczas uroczystości 1 września, 30 maja, kiedy... Rżnący zachmurzenie mało i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie na wschodzie kraju i początkowo na kujawach słaby deszcz. Temperatura minimalna od 6-9 stopni we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich do 12-14 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Jutro na zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W ciągu dnia miejscami przelotny deszcz, a po południu na Podlasiu, wschodnim Mazowszu i na Lubelszczyźnie burze. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na wschodzie kraju i rejonach podgórskich do 20-22 stopni, a lokalnie 24 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porwisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz uprawy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Będzie się wahać. To nie może być z Polski. Najlepiej, żeby to poszło do Bundestagu. I tak się stało. Jest podpis, nie wiem, 60 czy 80 ludzi. Jest to Bundestagu. W tej chwili u pana prezydenta Bundestagu Schäublego, Wolfganga Schäuble, który, z tego co wiem, będzie za jakiś czas w Warszawie i będzie można go zapytać, jakie są losy tego i prosić o przyspieszenie tej inicjatywy. To oczywiście, z tego co słyszę, musi trochę trwać, da? Bo to musi być decyzja, w budżecie muszą być pieniądze, musi być ogłoszony konkurs. Miejsce, zdaje się, przynajmniej jedno już jest zaoferowane. Profesor Mahama, szef topografii terroru, zaoferował moim zdaniem niezłe miejsce na lokalizację tego. I teraz jest tylko kwestia, żeby znaleźć środki, rozpisać konkurs, to muszą zrobić wszystko Niemcy. I mi się wydaje, że oni to zrobią i że to zrobią chętnie. Czy Polska będzie uczestniczyć w tym projekcie? My chętnie się włączymy. Następujących intencje o uszanowanie krzyża Jezusa Chrystusa.